Łaski Chrystusowej, bracia i siostry, przeczytamy. Przeczytamy Ewangelia Jana. Dwudziesty rozdział. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, który miłował Jezusa, i rzekł do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiem, gdzie Go położyli. Wyszedł wtedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu, a biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, a nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który nie szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżąca z prześcieradłami, ale zwinięta osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył, ale bowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu, ale Maria stała z zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów i bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie Go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wzięłaś, powiedz mi, gdzie go położyłaś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Amen. Piątek, bo całą noc w czwartek był sądzony Jezus Chrystus oskarżeniem przekleństwa. W piątek rano o 6:00 przeprowadzili go z domu Anna do Kajafa, aby przeszedł przez sąd polityczny, poprzez że chciał się wzburzyć przeciwko Rzymian z fałszywymi świadkami, ze złością. Żydzi skażali go, że o 9:00 wsadzili go na krzyż, na Golgotę. Tam wylała się jego krew i o 12:00 w południe powiedział teteleste. To znaczy, że wszystko się zakończyło, moje dzieło zakończyło się, i oddał swego ducha Ojcu, aby pozostał 3 dni i 3 noce w otchłani i aby głosił i tam Ewangelię z martwym, aby jak będą osądzeni według ciała, aby byli usprawiedliwieni poprzez zmartwychwstanie, poprzez wiarę Jezusa Chrystusa i martwi. Od 12 do 3 był umarły, wisiał na krzyżu i o 6:00 ściągli go z krzyżu, pochowali go i odeszli. Pozostały tylko niektóre kobiety. Rano te kobiety obudziły się z samego rana i według zwyczaju Żydów, aby namaścili go olejkami,
i aby zatroszczyli się martwym ciałem ich pana. Ale jednak w sobotę arcykapłani poszli do Piłata i wyrazili swój strach, że ten oszust, o Jezusie mówili, prorokował, że zostanie ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Dlatego daj strażników, aby nie poszli uczniowie i ukradli ciało, i aby było jeszcze gorzej od pierwszego. I samego rana Maryja Magdalena, Maryja Matka Pana, poszli według zwyczaju Żydów, aby zaopiekować się ciałem ich pana, ich nauczyciela. Ale jednak trzęsienie ziemi stało się przed dotarciem tam i anioł pana zszedł z nieba, odsunął kamień z grobowca i usiadł na i poprzez ich strach przestraszyli się strażnicy i uciekli. I poszli do przewodnych sobie i powiedzieli, że Jezus zmartwychwstał. I powiedzieli im: miejcie weźcie pieniądze i powiedzcie, że te ciało ukradli uczniowie. I jak się znajdziecie w trudnej sytuacji, my uczynimy, że będziecie bez winy. I tak kobiety dotarły. Zobaczyli kamień odsunięty, odwalony. Jak przybliżyli się, jeden anioł objawił się im i powiedział im: nie bójcie się, bo oni się przestraszyły, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego, ale nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał. Chodźcie i zobaczcie miejsce, w którym leżał Pan, i powiedzcie uczniom Jego ten przekaz, że zmartwychwstał. I powiedzcie im, żebyście poszli do Jeruzalem, bo tam się wam objawi. I tak szybko wyszli z grobu ze strachem, ale i z radością, i pobiegły, aby powiedzieć uczniom właśnie tą rzecz. I tutaj zaczyna się objawienie zmartwychwstania Chrystusa. Znaleźli Piotra i Jana, szczególnie Maryja Magdalena, jedna z kobiet. I powiedziała im: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Nie jest w grobie, chodź go znajdziesz. Nie ma tam ciała. Wzięli to ciało. I uczniowie ze zdziwieniem pobiegli. Jan szybciej dotarł i zobaczyli z zewnątrz, że grób jest pusty. Piotr wszedł do środka i to, co zobaczył, było, że nie było ciała Chrystusa. Prześcieradła ujrzał leżące na jednym miejscu. Uczniom nie wysłał anioła, a kobietom przekazał przekaz poprzez aniołów, i nie mogę zrozumieć dlaczego. Przemawiał sam. Wiele możemy pomyśleć, ale jest ważne, wierzę. Uwierzyli, że grób jest pusty, i Jan, który wszedł później, i Piotr, i powrócili do swoich rzeczy. Powrócili też kobiety, oprócz Maryi Magdaleny. I w drodze spotkał ją Pan
i powiedział jej o swoim zmartwychwstaniu. Zobaczyli go też zmartwychwstałego. Maryja pozostała. I to jest szczególna osoba. I różnica jej jest, że miłowała Pana. Maryja pozostała i płakała. Jezus Chrystus nawiedził ją. Szukała ciała Jezusa i przybliżył się do niej Pan. Nie ma człowieka, który by go szukał i że mu się nie objawi. I dziękujemy Bogu za to. Nie poznali go. Nie poznała go, jak do niej przemówił. Czego szukasz? Kogo szukasz? I Maria powiedziała: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. Może ty wiesz, powiedz mi. A ja go wezmę. I Pan się zmiłował nad niej i objawił jej jednym słowem, mówiąc: Mario. Ona się uradowała i poszła upaść do jego nóg. Nauczycielu, ale Pan objawił plan Boży i wczesne objawienie Maryi. Powiedział: nie dotykaj mnie, bo muszę naprzód wstąpić do Ojca mojego i do waszego Ojca. Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Boga mego i do Boga waszego. I ostatnia z grobu odeszła Maryja Magdalena, aby spotkać się z uczniami, aby powiedzieć im, że zobaczyła go zmartwychwstałego. W ciągu kilku godzin wielu ludzi z różnymi uczuciami zobaczyli, usłyszeli o zmartwychwstaniu Chrystusa i zobaczyli Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Droga objawienia, umiłowanie bracia i siostry, jest, że Piotrowi i Janowi został objawiony Pan, ale sam Pan. Jest więc to przekaz jedyny. Jeden przekaz, który nie można wyrazić, jak tylko poprzez świadków, którzy to widzieli. To jest przekaz, którego nie można poznać, jak tylko poprzez tych, którzy poznali Jezusa zmartwychwstałego. Jest niemożliwe, aby serce ludzkie to przyjęło. Całkowicie jest to niemożliwe, aby to przyjęli. Jest niemożliwe, aby serce ludzkie przyjęło tą wielką tajemnicę, tajemnicę zmartwychwstania jednego człowieka, który był ucieleśnione Słowo Boże i to jest człowiek, który porzucił jako Bóg swoje królestwo, aby przyszedł i aby się objawił wobec ludzi chwalebny i zmartwychwstały. I to jest tajemnica, bracia i siostry, bo bez zmartwychwstania nie ma na nowo narodzenia. Bez zmartwychwstania nie ma chrześcijaństwa. Bez zmartwychwstania nie ma Kościoła. Bez zmartwychwstania nie ma Królestwa Niebios. Wielka tajemnica. Urodził się w ciele, z domu Dawida, poprzez Ducha Świętego i Maryi Dziewicy. Ale to, co ma znaczenie, jest, żeby pokazał się wobec wszelkiej mocy jako Syn Boży w mocy poprzez swoje zmartwychwstanie. Zwiastowanie Ewangelii ma jeden kamień fundamenty, że Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał.
Jak to? Jak nie przyjdzie sam Bóg, aby objawić w naszych sercach, jak nie pozostanie głęboko w naszych sercach, że Jezus Chrystus jest żywy, bo zmartwychwstał, i jako zmartwychwstały Syn Człowieczy jest Panem wszelkiej mocy, Królem Królów i Panem Panów, i jako Syn Boży jest wszędzie, człowiek nie może mieć duchownego życia i nie może przyjąć duchownego życia w świecie, który ginie. Wielką tajemnicą Boga jest tak samo i naszą wielką tajemnicą. Wielką tajemnicą Bożą jest zmartwychwstanie. I wielką tajemnicą naszą jest, że Jezus jest zmartwychwstały. Jak odejdzie z naszego rozumu, że mamy do czynienia ze zmartwychwstałym Bogiem, który jest wszędzie, i z człowiekiem, Panem Panów i Królem Królów, jak ta wiara nie będzie żywa w nas, wtedy tracimy wszelką wartość duchownego życia w Jezusie Chrystusie. Te objawienie, te poznanie, ale i ta wiedza zmartwychwstania Chrystusa prowadzi człowieka od śmierci do wiecznego życia. Od świata do Królestwa Niebios i od ciemności do światła. Zawsze uczniowie, zawsze ci, którzy ewangelizowali, jeden przekaz dawali. Chrystus zmartwychwstał. To jest przekaz. Jakby nie zmartwychwstał Chrystus, wtedy nic by nie mogło się wydarzyć, to co się wydarzyło. I wydarzyły się wielkie rzeczy przed 2000 lat. Największą rzeczą, która wydarzyła się, było utworzenie Kościoła Chrystusowego. Najważniejszym wydarzeniem, które mógł tylko Bóg wykonać, i w dodatku zmartwychwstałego, tylko zmartwychwstały Chrystus mógł mieć ciało w tym świecie chwalebne, żywe. Tylko zmartwychwstały Jezus Chrystus mógł królować, prowadzić i kierować swoim Kościołem. Tylko Jezus Chrystus mógł być wszystkim w tym Kościele, który nie jest organizacją ludzką, ale jest żywym organizmem. I nauczyciel i przewodnik tego organizmu jest Chrystus, a wszystkie członki są złączone doskonale poprzez Ducha Świętego. Bóg więc, cudowny Bóg, zaczął swój plan. Wtedy w raju z Adamem i Ewą, którzy zostali zwyciężeni poprzez diabła, i zakończył swoje dzieło z nowym Adamem, który zwyciężył diabła, Jezusa, człowieka, który zwyciężył diabła. Poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa słaby człowiek, znikomy człowiek jest zwycięzcą. Jest zwycięzcą we wszystkich walkach.
i trwam w tych, szczególnie w tych ostatecznych dniach, w których czasy są złe i będą jeszcze gorsze, tylko w imieniu zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa człowiek może i jest zwycięzcą diabła. W walce między diabłem a człowiekiem zawsze zwyciężał diabeł. Zawsze. Jest wyższym stworzeniem, z lepszymi zdolnościami i dlatego było bardzo łatwo dla niego, aby oszukał, aby przestraszył i aby oskarżał nieustannie człowieka, zwyciężając nad nim. Bóg więc stworzył człowieka słabego i przegranego, ale plan Boży był, aby stworzył na koniec człowieka, który będzie zwycięzcą, człowieka chwalebnego, człowieka, który może zwyciężać nad mocnym diabłem, dając mu jedyną władzę i moc, aby nie mógł diabeł go dotykać i aby nie mógł go diabeł zwyciężać nad nim. I to są dzieci Boże, Kościół Boży. Filar i podparcie prawdy, ale pod jednym warunkiem, że zna z osobistym poznaniem, poprzez objawienie, poprzez doświadczenie żywego Boga, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I przekazem dzisiejszym bracia i siostry jest, że tego, którego Bóg wysłał, możesz poznać i możesz go poznawać jeszcze bardziej. Wysłał go, aby ci się objawiał, aby ci się objawiał z ranami na rękach. Ale z chwalebnym zmartwychwstaniem jego. Chrześcijaństwo jest jednym bojem. Duchowne życie jest bojem. Przybliżcie się do Boga i przybliży się On do was. I to jest bój. Przeciwstawcie się diabłowi i ucieknie. I to jest bój, abyś poznał jeszcze bardziej Chrystusa. Abyś dotykał jeszcze bardziej ciało Jego. Abyś żył jeszcze bardziej i abyś przyjmował jeszcze bardziej Jego ducha. Abyś przeciwstawiał się jeszcze bardziej diabłowi, który stara się, aby zatrzymał Twoją drogę. I to jest bój. Jest jedna droga. Jest jeden cel. To, co powiedział apostoł Paweł. Wiem, w kogo uwierzyłem. I powiem jeszcze raz. Nie rozumiałem tego na początku. I poszłem i pomodliłem się tak z prostotą i z dobrocią nowego, który nie zna. I powiedziałem: Chrystusie, kim jesteś? W kogo wierzę? Jakbym chciał powiedzieć, w kogo uwierzyłem? Kim jesteś? Królem, Panem? Kim jesteś zmartwychwstałym Bogiem? Kim jesteś dla mnie? I w tamtej chwili, umiłowani bracia i siostry, Pan mi pokazał wizję i znalazłem się naprzeciwko góry. Taki mały człowieczek, widziałem samego siebie i tą górę. I podniosłem się, żeby zobaczyć górę do góry i nie było końca. Patrzyłem się na prawo, nie było końca. Patrzyłem się na lewo, nie było końca tej góry. Popatrzyłem się na dół, nie było
końca tej góry i powiedziałem: Ty jesteś wiecznym, nieskończonym. I później pokazał mi, że wchodziłem na tą górę ostatnio i wchodziłem, wchodziłem i wchodziłem, miałem radość, aby zbadać tą górę. I udawało mi się. I miałem wielką radość i wchodziłem. I znienacka usłyszałem głos Boga, który powiedział mi: nie w taki sposób, inaczej. I przyszło na moje plecy coś, tak jak weduzy. I nie wiem, co to było. Tak jak jakaś maszyna i jedna moc. I zacząłem lecieć nad górą, ale ta góra była nieskończona. Poprzez Ducha Świętego możemy zbadać Chrystusa. Nie możemy Go zbadać całego, ale daje nam możliwość, abyśmy Go poznawali jeszcze więcej i jeszcze więcej. Jeszcze więcej i jeszcze więcej. I chcę tego, aby Ci się objawiał jeszcze bardziej. I szerokość, wysokość, długość, głębokość. I wtedy poznasz miłość Chrystusową, która przewyższa każdą logikę, każde poznanie, każdą myśl. I wtedy wypełnisz się obecnością Boga. Bo moc i wieczny Bóg zamieszka w tobie i ty będziesz mieszkał w nim. Dziękujemy Bogu, bracia i siostry, za Chrystusa, który jest niezbadany, którego będziemy poznawali na wieki wieków bez zatrzymania się. Będziemy przez cały czas go poznawać, jest napisane w Słowie Bożym. Ale i od teraz dziękujemy Bogu za Ducha Świętego, który daje możliwość temu, który pragnie, który kocha Chrystusa, aby wszedł do aby wchodził do głębokości Jego. Dziękujemy Bogu, że Chrystus powiedział nam, że nie nazywam was sługami, wyzwoliliście się od grzechu. Staliście się moimi sługami, ale teraz nie nazywam was sługami, teraz nazywam was przyjaciółmi moimi. Dlaczego? Bo wszystko, co powiedział mi mój Ojciec, jestem gotowy, abym wam objawił. Wszystko! I teraz ważnym momentem jest, abyśmy przyjęli zaproszenie przyjaciela, jakbyśmy powiedzieli mu: Panie, my też chcemy stać się Twoimi przyjaciółmi. Ty jesteś moim przyjacielem, ale i ja też chcę być Twoim przyjacielem. Aby stali się przyjaciółmi, muszą dwóch się zgodzić. Muszą dwóch się o to starać. Bracia i siostry, zaproszeniem Boga jest, że Ewangelia Chrystusowa zakończa się, abyś poznał Jezusa Chrystusa i moc zmartwychwstania Jego. Amen.